Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Diablo 2 Lord of Destruction. Dzisiaj uderzamy na kazamaty nienawiści poziom trzeci. Co się z tym wiąże? To się z tym wiąże, że idziemy na Mefista i jego przydupasów. Na Helu ten pierwszy przydupas potrafi być już no groźny. Jeszcze nie wszystko pozabijane, widzę. Więc liczmy na to, że ten pierwszy nie będzie jakiś OP ścierwo. Nawet nie przyzywam jeszcze tego. Na kolejnym poziomie one też mogą być, te gule, panowie mroku. Nie resetowałem rozgrywki, jeżeli padnie takie pytanie. To mówię już na początku, póki jeszcze tam ktoś chociaż ogląda. To my już tu nie wbijemy. Bojowa strzałka, super. Kościana różdżka. Czy ta różdżka coś posiada? Posiada. Dobrze. Nie tędy droga. Szafir ze skazą, nope. Rubin. Rubiny wszystkie byśmy zbierali. I nadkruchy ewentualnie też. Tak sobie teraz myślę, że ja mówiłem, że ciężko będzie dostać się do... Chociaż mówię, to już chyba bym wolał z poziomu pierwszego się dostawać. Jak to wyglądało? A, dobra. To se poza nagrywaniem zobaczę przecież. Dobra. I tu bywa bardzo niebezpiecznie. Święty chłód. Nie jest aż tak groźnie. O ile nie ma jakiejś aury typowej. Tego trzeba szybko wyeliminować. Dam od razu temu tu potionka i lecimy z tematem. Dobra, wszyscy popadali. Chodź tu się cofnij. Dziękujemy bardzo. Było miło. Duży talizman. HP potkę straciliśmy. Nie ma żadnej, ale może niedługo będzie. Nope. Dobra. Najgorsze z głowy. Właśnie, tu jeszcze mogą się czaić. Płynie jakieś. Chodźmy do góry. Tu dalej jest niebezpiecznie, żeby nie było. Ale na pewno już jest lepiej niż... Jestem przeciążony. A, będzie trochę warty, ale... Tu jest ten bosik. Spalenie many, nope. Szybko zabić. No nam ten ogień to tam nie dużo robi przy naszych odpornościach, plus jeszcze duża tarcza to nie. Przy dużych odpornościach i przy wykradaniu życia. Ten ogień to nas tam nie boli za specjalnie. Buzdygan dobrej jakości, czaszka bez skazy. No te czaszki to tu lecą, łyczak kawki. O, manę zużyłem. One mana please. Thanks. Dobra. I teraz druga strona. No to jest bardzo szybki poziom.
Nie, niedźwiadek też szybko padł. No niedźwiadka to ja nie wiem, czy ja będę przyzywał chociażby. Upiorna zbroja, ale to nie jest mroczny całun. Ale zerknąć można. Właśnie. Jestem przeciążony. Dobra, znosimy. Co to była za kapliczka tutaj? A, można byłoby zrobić jakiś akt kamikadze, tak? 30 tysi w zamian kupimy sobie. Nie, jemu się nie opłaca nawet chyba tam dawać tych potionów. Ma 60. 20% na truciznę tego raczej nie uratuje. To teraz co? Ja mam lekkiego stresa, jak to przed każdym bossem. Przed Diablo to będę obesrany pewnie. Nie lubię Diablo walczyć klasami melee. Czyli w bezpośrednim starciu, jakoś tak nie. Ale to dopiero będziemy się tym martwić. Diablo ma te uniki tam, to też jest upierdliwe. Dobra, w razie co? Portal. I musimy przy nim wystać. Najlepiej by było, jakby on bił chyba mnie. Ale bułę zebrał już. Dobra, dobra. By to dostał takiego strzała, że... Czemu ty biegasz? Chodź tu, uzupełniamy potiony, no to jest to, właśnie. Manioszkę jedną zużyłem. Ustawienie się tego bossa, nie? W Andariel nie było takiego problemu, on tu odbiegł, czekajcie. On tu odbiegł i tu już się zaczyna problem. O, jeszcze mamy. I tu się zaczyna problem, no. O, te bossy muszą mieć. O, druzgocące weszło. To jest jedyny problem tych bossów, nie? Uniki. Dobra, połowa HP zeszła już. Zobaczcie, ile ja nie trafię. O, chyba druzgocące weszło, ale dobrze. Najemnik go tam klepie srogo, widzę. Duszek podbiegł. Easy peasy. Dajmy jeszcze leczenie. A fioletowych miałem trochę posużywać. Dajmy fioletową sobie. Tak milczę, bo wiecie, obserwuję to tutaj, co się dzieje, żeby... Gałgaństwa nie zrobić. Dobra. No te uniki. Gdyby nie uniki, to przecież szybki szpit by był. Macie, możecie sobie popatrzeć. Wow. Dobra. Nienawiść Mefista sączyła się niczym jad.
Wykonano te buty jakieś tak, długi miecz, długa laska, szeroki topór, zbroja karacenowa. Obraz. Berserkera, jeden do umiejętności barbarzyńcy. No tak, wymagany poziom trzeci. No to jeszcze na początku może ktoś by to wziął, mieczyk. Duża szybkość ataku, słabe obrażenia, zaklęcie nowa, lipa. Długa laska, co najwyżej może być na sprzedaż. Czarniebios, dwa do mistrzostwa, jeden do mistrzostwa, jeden do umiejętności, spoko. Poziom drugi szczelina od druida. Szeroki topór, no to jeszcze może być dla nas. Zwiększona szybkość ataku i skuteczność nic do obrażeń. No i te buty, które najbardziej mnie interesują, bo my mamy takie mech. Szybsze bieganie, chodzenie, odporność na zimno, poprawiona obrona. Tu mamy ogień, tak? Ale to zobaczymy już sobie w tym. Dobra. Coś tu mamy? Są tutaj zazwyczaj. Zazwyczaj się tu kręcą jakieś luje. Ej, nawet nie tak mało ich. Powiem wam tak, o wiele łatwiej niż z Andariel. Powiem drugą sprawę. Gdyby on się nie przemieszczał tak kilka razy, tylko stał w miejscu, tak jak Andariel to robiła. Andariel jak się złapało w miejscu, się dobrze stanęło, no to biła tylko nas, nie? No chyba, że duszek podbiegł, no to podbiegł, podleciał. No to tam czasem hitnęła tego ducha, nie? A ten tutaj no tak trochę się poruszał i to było upierdliwe. Dobra, jeszcze tu jakieś skrzyneczki mamy? Szmaragd to mnie nie obchodzi. Dobra. Tyle. Idziemy zobaczyć te buciory. Akt 5. Tu sobie otworzymy panel. Dobra. Wszystko zrobione. Charcy tam tylko została. Aha, tą pałkę mogę sprzedać. No to teraz najgorzej, bo nie lubię z Diablo walczyć. Czego ci potrzeba? No, 30 tysięcy sama laska, nie? Tu buty 30 tysięcy też. Starożytne zbroje, no to już. O, i to jest fajne, ale. Z przesady. I teraz te buty chciałem zobaczyć. A kamień mogę do skrzynki oddać w sumie. Niech se leży. Butiony fioletowe mam rzucone tutaj na razie. I na W. Aha. O kurde, ile mam tego ognia. No bo tu jeszcze jest 9%. Tu jest 72. Dobra, a jak to zmienimy? Aha, bo tu zimno nam wzrosło. Czyli mamy wyrównane, ale. A nie, trucizny też mamy. Dobra. Dobra, szybsze bieganie, chodzenie, dwa razy więcej obrony, troszkę zręczności, jakby nam było potrzebne. A, mieliśmy magiczną szansę. No ale już nie mamy. Zweryfikuję. Nie mamy już. No to teraz nie mamy magicznej szansy. Myślę, że tak możemy zrobić. Szybsze chodzenie, bieganie może się przydać. Na przykład na Diablo. Żeby błyskawic unikać, nie? Odbiegać od niego i tak dalej. I manewrować. Także te buty bym wyrzucił. Szansa magicznych przedmiotów to mi tam nie jest potrzebna. To jest dodatek, to nigdy nie jest jakiś tam kluczowy fragment. Obrona wzrosła. Witaj. Może hazard? Dobra. No to tutaj może być kolejny problem w postaci. Jak to one się tam nazywa? Trzewiostwory? Chyba tak. Dobra, klucze 8. Portale do uzupełnienia. I tyle, milion kasy w zanadrzu. No to teraz jak dziki szał odpalimy, to już będzie spoko. I teraz będziemy mieli 2 punkty od tego typa. Plus 1 level zdobędziemy i będzie już wymaksowana furia. Wtedy pójdziemy chyba wilkołaka, chociaż zastanawiam się, czy by tego nie wymaksować, bo atak speed tutaj po jednym punkcie. Chociaż tu akurat 2 punkty.
Tu nic innego nie rośnie, nie? Skuteczność ataku tylko. W to by można było trochę pójść. I jeszcze defensywę zwiększyć na Diablo. Chociaż nie wiem, czy my tam jakikolwiek poziom przed Diablo zdobędzie. No. Dobra. Co? Idziemy poszukać, co my tam, jak tam były punkty nawigacyjne. Miasto Potępionych, dobra. Miasto Potępionych to będzie przy zejściu na tego, nie? Dobra. Zerknijmy, co nas tu czeka. 15 minut odcinka, to nie będę wam tyle dawał przecież. Żygacz może być. Te duszki to mnie tam mało obchodzą chyba. Wykradanie many zawsze nie jest na... Nie, czy nigdy nie jest na propsie, ale... No bo ty... Oj, 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 oj. Jak na pierwszego bossa czwartego aktu... Dosyć nędznie mu to poszło. A to drugi boss. Panie. Dobra. Kolejne wzmocnienie. Kolejna super mikstura leczenia. Pałka, obręcz. A ta pałka to jest jaki poziom? 6,21, duża szybkość ataku. Dobra. Szukamy przejścia dalej. Tu nic innego nas nie obchodzi. Na następnej lokacji. Dobra, czyli mamy trzech lightowych przeciwników. Trzech lightowych przeciwników bez... Kolejny boss. O, kolejny boss. No to już jest taki troszkę chyba groźniejszy. Wyjątkowa szybkość, kamienna skóra. Dobra. Super mikstury leczenia numer 2. Sztuk 2 znaczy się. Jak tutaj lecą takie fajne rzeczy, to... Dobra, oj, 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 oj. To może być bolesne, bo one chyba właśnie fizykami biją z tego plujnięcia. Nie wiem, gdzie jest boss, bo jakiś frajer tu wszystko na niebiesko zrobił. Le. Masz to. Co, on padł? Nie, oni wracają do niego. Ale dobrze. Niebezpieczne takie zachowanie z mojej strony. Odporność na magię, nie boli mnie to. Super mikstura leczenia. Większą sobie usuńmy. Zawsze wolę. Tu jest sługus, to warto go tam uskutecznić. Dobra. Szukamy dalej przejścia. Ładnie tych włosów nam nasrało na początek, co? Ale nie ma żadnych... A, był już, no dobra, był zielony, dobra. Teraz gra będzie... Bo talizmany. 2 do siły, no to niekoniecznie. 14 do życia. No jak ja mam w małym 15, to raczej... Raczej mnie nie przekonuje, a tak jak mówiłem... O, udało się. Poszukiwanie tam, zdobycie magicznych przedmiotów, czyli Magic Find. To jest tylko tam sekundary tam jakiś. Dobra, równina rozpaczy. Czyli jeszcze Izuala. No to w tym odcinku... W tym odcinku punkt nawigacyjny chciałbym znaleźć tam do miasta potępionych. W kolejnym odcinku byśmy sobie zrobili rzekę płomieni plus
Doszlibyśmy do sanktuarium, podejrzewam. Ewentualnie już przygotowalibyśmy się do... Przygotowalibyśmy się już powoli do zabicia diabła. Myk. Równina rozpaczy. Tu przejście i zual. Ale są drzewiostwory i to już jest trochę gorzej. Aha, czyli mamy panów jadu. Kapliczka trucizny. Jakoś idzie, ej. Ten nasz... To chyba bosior. Coś widziałem... Aha, już chyba wiem, że widziałem Subusa. Tu jest Subus, tylko nie wiem, co ma boss. Już wiem, co ma boss. Boss ma na pewno... Wyjątkowa siła. Mogliby się tak trochę porozdzielać. Dobrze. O panie, that was... That was freak. Wow. Nie rób tak. Tu już jest bardzo niebezpiecznie podchodzić do takich podejrzanych typów. Zwłaszcza z przekleństwem na głowie. Nad głową. 1,6 obrażeń od ognia. Łuku i kuszy, poprawiona obrona. Osłabienie jakieś. No, to już było takie głupie. O ile taki tam pojedynczy siusiak nic nie znaczy. Dobra. Szybkość biegania teraz na tej pełnej kulce. Bardzo niebezpiecznie one są. Także dlatego mówiłem w poprzednim... Nie, to chyba jeszcze w tym. No, w poprzednim. Ogólnie w kazamata. Ten z ogłuszeniem jakby się trafił. Typo. Z wyjątkową siłą. Plus tak naprawdę przekleństwem, takie dwa skille. Dobra, przejście już mamy. To muszę przyznać, że byłoby to dosyć takie niebezpieczne kombo. Tu czarka zaczyna mieć jakieś problemy, widzę. Jak gdzieś pod jakąś kulę ognia, to możecie się trochę pomęczyć z nimi. Czego ja się spodziewałem? Dobra. Jak nas Inzual zaskoczy tutaj, to... Pozdrawiam cię. To będzie niefajnie. Dobra. 34 do życia. No, ten Sigona to już powoli wymięka. Trzeba się rozglądać za paskami tutaj. Dobry pomysł macie. Trzeba się rozglądać za paskami. Ja bym nawet w hazard może poszedł, jakiś fajny żółty wyciągnął. Nie wiem czemu, w każdej, no. Czy to w Diablo 2, czy to w Path of Exile. Niezwykle satysfakcjonujący dźwięk dla mnie przynajmniej. Jest jak potworki się w kostki lodu zamieniają, czyli szaper to się chyba nazywa.
Bardzo przyjemne. Jak zawsze, dwa lata świetlne do tego Izuala jest. Trzeba wykombinować jakąś kratnię czaszka, może by wypadła w końcu. Dla najemnika, chociaż to i my byśmy nie pogardzili. Jakaś kradniej czaszka, coś do wykradania życia jest mu potrzebne, ewidentnie. Fajnie. Właśnie, to jest problem z tym duchem, że... Nieważne, że on tam będzie miał 10 poziom, no od takiego ataku i tak od razu padnie, nie? Radzimy sobie tutaj, patrzcie. Większa miksturka leczenia, od razu podnieśmy. Radzimy sobie, to jest najważniejsze, nie? Że nie mamy takiego problemu, że ciężko nam się przebija. Ten problem dopiero będzie prawdopodobnie na Helu, bo raczej zrezygnujemy z tego, chociaż kto wie, co się wydarzy do Hela, nie? To jest też pojęcie względne. Tego najpierw zabijmy. Wykorzystajmy możliwość dzikiego szału. Czy jak to się nazywało? No. Czyli, że on nie jest taki słaby aż. Patrzcie, obeszliśmy dookoła, nie? Jest, teraz jest. Cholipka, dobra, cofnijmy kawałek, bo to... Duzi przeciwnicy mają straszny problem z tym. Patrz, jaki Izual schodzi. Druzgocące uderzenie. To jest moment. Samymi fizykami go bić to by było... O. Wiadomo, druzgocące uderzenie działa najlepiej na początku. Ale patrząc na przykład na Bala z normala, jak to nam szło. No, szybki szpil. Jeszcze na nim level wbiliśmy. Dobrze. Zapomnienie będzie jego nagrodą. Jeszcze ciszej to mów. Dobra. Co, tutaj standardowo maksujemy to i idziemy teraz do przejścia, które tam było daleko, daleko. Niespecjalnie zależy mi na zabijaniu większej ilości przeciwników. Poziom, który mamy? 54. Czyli teoretycznie zaraz najemnik wbije, tam chyba jedną piątą musimy wbić, szóstą. Dobra. Przejście już widać na naszej mapce. No, 10 minut mamy na tę lokację. Najwyżej będzie... O, tak jak mówiłem, no tu już się te niewrażliwości pojawiają. Dobra, mamy Bosiora. Nie widzę, co on tam ma. Wyjątkowa szybkość. Dobra. Nie pomogło ci to, kumplu. Dobra, tu jeszcze chyba Sugusi. Patrzcie, jak ten level idzie, nie? W piątym akcie prawdopodobnie. Tu niestety w piątym kurtebele zaczynam kilka rzeczy na raz. Widzę już
na to perki. W piątym akcie ten level chyba trochę szybciej będzie szedł. Tam też jest możliwość pochodzenia na bossów, bo są bossowie, którzy są zawsze w tym samym miejscu, blisko punktu nawigacyjnego. A co za tym idzie, są dobrym sposobem na powbijanie troszkę levela szybciej. Chodźmy tutaj na bok, stańmy. I podrobienia czegoś fajnego. 19 do many i niskie obrażenia od ognia. No, przy naszych obrażeniach prawie 500 maksymalnych, 9 obrażeń to jest nic, a z maną nie mamy żadnych problemów. To jest niebezpieczny przeciwnik. Jest bardzo niebezpieczny przeciwnik. Którego trzeba szybko poskładać, bo ta aura przekonania z tymi ich kulkami potrafi... O, ale to jest poroże, to jest chyba pierwszopoziomowe, a ja nie chcę. Duch kolców i głód. Głód nie jest zły. Pod względem takim... Super, super, super. Same super, dobra. Że to ma fajne... Ale nie sam, nie sam, panowie. Trzeba kiedyś zrobić challenge, jakimś przegiętym buildem zagrać bez najemnika. Zobaczyć, co się stanie. Pierwszy raz to chyba widzę. No, zaraz powinien mieć level up. O, tu jakiś czempionik. Tu jakiś bosiorek. Spokojnie, ja to ogarnę. Wy się niczym nie przejmujcie. Proszę bardzo. Jestem przeciążony. Jak już chce się bawić w te, to... Przekleństwo, kamienna skóra, oj boli. Uff, nie muszę go zabijać. Dużo mu jeszcze brakuje do tego levela. No to mamy rzekę płomieni. Mamy 32 minuty odcinka. Jak dla mnie bomba. Mamy też tu o. ...440% obrażeń, 190 premia do ataku. Obrażenia na ten moment mamy 383 na 600 do 623 z furii, czyli bardzo ładne fizyczne przede wszystkim obrażenia. To możemy sprzedać. Jestem content z tych obrażeń. Czego ci potrzeba? I 20 tysięcy do przodu. Paski. Życie i odporność. Ja jestem zadowolony. Czego ci trzeba? Nie będziesz miała, nie? Nie. Ile mamy pieniądzów? Chyba tam chciał ktoś pogadać z nami. Czy jeszcze nie? Dopiero po kuźni. O, ty siusiaku. Dobrze. Kto tam nie chce, to już może sobie opuścić odcinek, ja tu chwilkę poklikam jeszcze, ale raczej płytowe pasy bym wolał, bo jak trafię zwykły pasek, który będzie miał fajne te bonusy, to będzie przypeks. Od dołu chyba jest lepiej. Lipa, lipa. No tak, chwilkę pohazarduję. Nie będę tutaj siedział nie wiadomo ile, a też nie chcę, żeby się wam tam nudziło, jeżeli ktoś chce. Bo czasami to ja tam wiem, że sam lubię oglądać, jak jakieś rolowania, są hazardy.
trzy paski. Ja wiem, że można drugopoziomowe też dostać, tylko tak jak mówię, jak nie dostanę, a dostanę jakiś, nie wiem, taki pasek, szarfę, z jakimiś fajnymi kozackimi bonusami, to się zdenerwuję. Poprawiona obrona, nope. Jakieś koronetki tutaj widzę się pojawiają. Gdybyśmy nie mieli Ortsola, można by było to tam paskolczy, czyli trafił się drugopoziomowy właśnie. Odporność na ogień 21. Już fajnie, ale bez życia. Ja nie potrzebuję żółtego, broń Boziu. Może być niebieski, życie i odporność. I to jest taka podstawa. Bo raczej wątpię, że w tym momencie rękawice Sigona założymy. Nie wiem jak z armorem, ale to jest chyba gotycka zwykła. Tu mamy Ortsola. I dlatego ten Sigon to... Oj. Ten Sigon to raczej nam już nie grozi, tak? Czyli ten pasek to ja tak wziąłem tylko ze względu na tą odporność i trochę życia. Nie handel, hazard. Jest pasek. A czekajcie, ja jeszcze tak tu se klikam. A jak ten pasek w skrzynce wygląda właściwie? 60 życia, ale mała odporność, to jest to właśnie. A ja teraz z ognia chyba się wyzbyłem troszkę tej odporności, nie? A nie, jednak nie. Dobra, ewentualnie zróbmy tak, że tu jest więcej życia, z odpornościami nie mamy problemów. Czekajcie, C i... O, teraz już z ogniem się pojawiają problemy. Mhm. Ale to nie są... Jakbyśmy mieli dwurękę, ale to zostawię tego Sigonika na razie. Mimo wszystko, więcej HP. Już mamy 1400, plus jeszcze tam trochę. No, jeszcze tak z trzy paski może kupmy. Trzy paski kupmy. Ja na dzisiaj będę kończył już i tak. Jest prawie 17. A teraz jest taki etap, w którym ja bym wolał mieć te 2-3 godzinki wolne, bo... na nagrywanie. Muszę sobie coś tutaj zjeść. No nie ma, patrzcie jaki pech z tymi paskami płytowymi. Się uparł na te paski płytowe, nie? No ale tak jak mówię, jak już ma się coś wylosować, to już wolę, żeby to się wylosowało, nawet pierwszopoziomowe. A nie liczyć na to, że będę miał słaby pasek. O! 32, szybsze odzyskiwanie równowagi minimalnie. Obrona mi nie jest potrzebna, o wiele mniej HP niby, ale jest zimno i trucizny. I taki pasek, nie wiem czy ja bym go nie wolał sobie zostawić w skrzynce. Bo tutaj mówię, póki nie mamy obrażenia, wytrzymałość, obrona, odzyskiwanie równowagi, dobra. Tego bym sprzedał, nie wiem czy tego bym też nie sprzedał, no 60 HP, więcej życia niż to, tu jest tylko 5% odporności właśnie, tutaj mamy 46% odporności w sumie, no dobrze. I teraz jak to wygląda ze statystykami, ogień dalej kuleje, bo mamy zimno, tak, ale ogień to my możemy nawet sobie tym pierścionkiem pomóc jakoś. No to jest właściwie mana wykradzione, więc jakbyśmy potrzebowali, to możemy tak zrobić. I zobaczymy jeszcze ile mamy HP. Na razie niech to jest, nie hazard, handel.
Dobra, to mi niepotrzebne. Tu dużo życia, mało odporności, też mi niepotrzebne. Zerknijmy, ile mamy teraz HP z duchem. 1600. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Obrony 400, no 77% mają, że nas trafią. Dobra, z mojej strony to tyle. 5 minut hazardu, biegania, rozkminiania. Ja wam dziękuję i w następnych dwóch odcinkach już chyba się wyjaśni sprawa czwartego aktu. Także dzięki wielkie i trzymajcie się. Cześć.